Siema, siema, z rana. Witam, witam. Jadę na łączkę, może w końcu ją skończę. Oglądałem Kompanię Braci przed chwilą. Pozdrawiam. Dzięki za reklamę. Ewa, jak widzisz, już jadę. Miałem już dawno być, no ale musiałem pooglądać. Ale z czego się śmieję? Śmieję się. Oglądałem Odyńca wcześniej. Odyna oglądałem. Pozdrawiam Cię, Adam. No i napisałem, że jestem. Jestem pierwszy. No i ktoś mi napisał komentarz, jak skończę już szkołę, żebym to zapisał w CV. I tak właśnie zrobię. Dobra, jest humorek dzisiaj. Ogólnie pogoda fajna. Nie pada, nie wieje. Także lecę do pierwszego. Nie wiem, czy widać, ale tutaj, w tym miejscu, tutaj jest kostka wykopana z soboty. Tutaj resztki jeszcze ziemi. Dosłownie musiałem tutaj machnąć cewką dotąd. Tutaj wykopać, a tutaj już cewka nie sięgła. No ja ruszyłem dosłownie z tamtego miejsca. Zrobiłem 5 kroków. Pierwszy sygnał. I pierwsza monetka. Także fajnie się zapowiada. Oczywiście wygrałem konkurs. Już przeczyszczę i zobaczmy, co to jest. Fenolek Cesarstwa Niemieckiego 1870, 1870 chyba szósty. Stan masakra. Zostało mi, nie wiem, chyba z pół ara do zrobienia. Tutaj taka eleczka. Także podejrzewam, że skończę dzisiaj i chyba jeszcze gdzieś pojadę. Sygnał 65. Stały, piękny. Taki jak lubię. I zaczęło coś tam delikatnie wiać. Tragedii nie ma. To jakieś resztki chyba wichrów wczorajszych. Nie wyszło. Może zatrzymam i pokażę, jak wyjdzie. Tam niestety wyszedł pomost. Taki zgnieciony. Teraz mam sygnał taki 70 parę skaczący, ale bardzo głęboko. Na 20 cm i to może być wszystko. Sygnał 93 i wyszedł taki kawał blachy. Nie wiem, czy to blacha, jakby to nazwać. Płaskownik chyba nie. Jest to z miedzi. Delikatnie przyhaczyłem, wbijając szpadel. I 2 metry dalej wychodzi znajomy bączek. Wiatr się znowu rozhulał, ale damy radę. Chyba blaszka rowerowa wyszła. Nic specjalnego, nie tłoczona, z naklejką, także kurczę, już myślałem, że trafiłem depozyt jakichś mauserów. No to patrzcie, SB. Tutaj nie widać. Tu jest też inna myśliwska. Gdzieś tu widziałem. Tu. Ktoś zakopał myśliwskie łuski.
następna. O kurczę, tu jest cała garść. Ładnie. Ale wszystko puste, pozbijane. Widać następne. Cegła. Ale jaja. Widać? Tutaj. Następne. Rozkopię, powyciągam i zaraz wam pokażę, ile tego jest. Patrzcie, nawet ciężarek gołowiany, wędkarski. Taki jest 25 gram. Tutaj wyciągam je, bo sygnałów naprawdę. O, następna. Następna. Proszę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ale czad. Szósta. Dobra, kopię dalej. Chyba wszystko już wyjąłem. Bez sygnału. Wszystko co dobre kiedyś się kończy. Zrobiłem łączkę. Na koniec taki strzał. Chyba myśliwy, kurczę, jakiś zakopał. Łuski ewidentnie myśliwskie. SB, Seller and Bellot, czeskiej produkcji. Wszystkie patrzyłem pozbijane. Tu jest lapuła. Taka trochę kałasznikowa to podobna. No, a te to takie jak Mauser, identyko. Ale to myśliwskie. Fajny, fajny depozycik. Tutaj jeszcze ta rureczka wyszła. Tak jak widać, dwa bączki. Mosik, jakiś tam drucik pozbierałem. Jedna monetka na starcie i później już same śmieci. Dobra, lecę. To nie jest podsumowanie, tylko chciałem tak pokazać. Jadę na pole. No i teraz tak. Tutaj to jest moje pole, tamte i tam dalej, jeszcze jedno. Ale nie umiem się dodzwonić do właściciela i nie jestem pewny, co to jest. Wygląda mi na poplon. Ale odpuszczę sobie dzisiaj tutaj. Wbijam. Tutaj mam takie ogrodzone. Stodółka jest nowa, ale za stodółką jest stary dom, także pewnie kiedyś tutaj był ogródek. No i pośmigam tutaj, zobaczymy co tutaj wyjdzie. Piękny sygnał, 97 był, tak jak widzicie. Wyszła blacha, prawdopodobnie nieśmiertelnik konia. Jim Murray. Piękna blacha, fajna. Jim Morawic. Lauf Mint.
Laufmit, coś tam. Ale super. Ale blacha, elegancka. Mistrzostwo świata. Fajnie, na starcie. No i zrobiłem dosłownie krok. Pół metra i jest pierwsza monetka. Adolfik. Tak się zastanawiam, koło tej maszyny jak będę chodził. Chyba będzie biła z 10 metrów, że będzie ją słychać w słuchawkach. A taki ładny sygnał był. A to trybik. Na razie cały czas idę jeden rządek. I następny fajny sygnał. Guziolek. Jakieś ponad pół godziny temu, jak zaczęło padać, obiecałem sobie, że jeszcze jedną monetkę wykopię i spadam. Bo nie dość, że wieje, to jeszcze kapie. Także zrobiłem tyle od tego słupka dotąd. Jest 50 groszy 49. Kończę tą nierówną walkę. Na początku fajnie, bo wyszła ta blacha, rejestracja, czy jakby to powiedzieć, nieśmiertelnik konia i fenolek i guziczek, a później już same śmieci. Tyle śmieci wyszło. Tutaj drobnicy. Takie miedzianki, miedziane kawałki blachy. No i tyle. Mam nadzieję, że za bardzo nosem nie podciągałem. Także uciekam. Trzymajcie się, miłej niedzieli. Pozdrawiam wszystkich i do następnego. Hej.